kuzynów i przyjaciół tego ziomka, tego jaskiniowca, ponieważ on się założył z Grzdylem, swoim kuzynem, że nie uda nam się w ogóle przejść tego poziomu. Jego niedoczekanie, bo nam się uda. I przy okazji kości zbierzemy. Ta muzyka jest po prostu piękna, naprawdę, ludzie. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, to był jeden z najpiękniejszych i najulubieńszych poziomów i szczerze do teraz tak uważam. Tak więc, no. Wow, to może tam jest, to może to jest ten grzdyl, że tak powiem. Spyro, wulkaniczne jaszczury plądrują naszą wioskę. Spróbujesz się ich pozbyć, zanim pożrą moich małych towarzyszy? Obniżę most, żebyś mógł się przedostać gdzie trzeba. Dobra, pomogę ci. To jest jedna z takich dosyć ciekawych minigierek. Znaczy, pierwszy etap tej minigierki jest jeszcze jako tako łatwy. Drugi etap już jest trudniejszy. Ale to chyba wiadomo dlaczego. No właśnie. Nie zdążyłem. Kurde, co się ze mną dzieje? Czemu ja w takich łatwych minigierkach muszę coś spartolić? O nie! Dobra robota, fiołeczku. Przyjmij proszę tę błyskotkę. Przyda ci się w podróży. O-o! Wygląda na to, że jaszczurzych jaj jest coraz więcej. Jesteś gotowy na kolejne wyzwanie? Okej, okay, robimy zatem kolejne wyzwanie. Więc tak, teraz jest to trochę trudniejsza wersja tej minigierki. Ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy już 8 tych jaszczuro-cosiów. I chyba mi się uda. Nie, nie udało mi się! Czemu tak? Ogólnie dla osób, którym przeszkadza, że ja nic nie mówię, przynajmniej przez chwilę obecną, znaczy na chwilę obecną, jak nie mówiłem, to bardzo przepraszam, jeżeli komuś to faktycznie przeszkadza, ale no... Chcę się też skupić, okej? Dziękujemy, że znów nam pomogłeś, Spyro. Zasłużyłeś na kolejną błyskotkę. Masz, miałem z niej zrobić lampion. Naprawdę dziękuję, w końcu się udało. Nie wiem dlaczego, kurde, coś dzisiaj mi gorzej idzie. Może jakaś klątwa na mnie let's play spadła. Trudno się mówi, idzie się dalej, że tak powiem. Ale hej, niedługo będzie nam brakowało już tylko 24 orbów. To będzie fajne dopiero. Przy okazji robimy już sobie poboczną misję, bo właśnie między innymi ta misja polega na tym, żebyśmy zebrali 8 tych kości. No ale lajtowo.
No ja bardzo za dzieciaka lubiłem ten poziom. Bo on bardzo fajny i w sumie nadal jest. Tylko że teraz już to mówię jako dorosły. Chyba musimy się teraz cofnąć, bo tam chyba potrzebował... Ten portal, żeby się aktywował, potrzebował 16, tak, dokładnie. No i okej, nic tu po nas. To co chciałem, to zebrałem. Teraz możemy lecieć dalej. Tak mi smutno! Te paskudne ropuchy ukradły kości mojego przyjaciela. Jeśli pomożesz mi go poskładać, znów będzie wesoło. No i pomogę ci go poskładać, twojego kumpla cumpla. O, i mamy skill pointa, super. Ani razu nie zostaliśmy trafieni i w sumie unicestwiliśmy te kotki. Okej, okay, teraz tak, lećmy dalej. Tutaj, tak, dokładnie. O, i tam mamy żyćko. A, i waza, oczywiście zapomniałem o tej wazie ze znakiem zapytania. Czterdzieści cy! Ale chyba sądzę tak, że najrozsądniejszym wyjściem będzie po prostu po tym poziomie zakończyć sesję. Niestety nie uda mi się co prawda wszystkich poziomów, ale hej, zaliczyłem te poziomy, które powinny być już dawno zaliczone, a nie były. Dobra, uratowałem się jakoś i to jest plus, to się powinno... zaliczyć jako życie, właśnie. 44. Okej, teraz tak. Pyk, pyk, pyk. Tutaj mamy właśnie jeszcze klejnuciki. Dawaj mnie to, kurde. I teraz siup do góry, siup! Jezu, Spyro to jest dosłownie bóg lawy. Może chodzić po lawie. I jak zbierzemy teraz wszystkie kości, to pewnie zostaniemy przeteleportowani, więc sprawdźmy, czy czasem tutaj nie ma żadnych klejnotów. I nie ma klejnotów w lawie, więc... możemy kontynuować dalej. Dziękuję, Spyro! Teraz mogę złożyć swojego przyjaciela! Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności! Jakiś czas temu podrzuciła mi to wróżka! Bardzo się cieszę! Dostaliśmy dzięki temu orba 40. Wspaniale! Udało ci się przebyć pustynię. Wiedziałem, że wygram zakład. Gronk to naiwniak, nie docenił smoczych możliwości. Weź ten talizman jako podziękowanie. No, bo Gronk jest idiotą. Jest gamoniem. Nie docenił mnie. Nie docenił, kurde, Spyroaka. A teraz trzeba, że tak powiem, poszukać przeznaczenia.
A tak serio, to nie poszukać przeznaczenia. A, B, C, D, E, F, G. Czyli poszukać, że tak powiem, wazy, która uciekła nam do ciepłych krajów. I ona chyba tu będzie. No właśnie tutaj. Więc teraz ona będzie... potem dodam do znajomych. Okej. Zapomniałem w ogóle się, wiecie, tak wyłączyć na PS4. W sensie dać się na tryb niewidoczny. Przez co teraz pewnie będę dostał setki takiego... takich, wiecie, zaproszeń do znajomych. Nie to, żeby mi to przeszkadzało, ale wiem, że są osoby, które... oglądając taki filmik, czują taki dyskomfort, bo wiecie, bo zapomniałeś się wyłączyć i tak dalej, i w ogóle, pomidor, co ty odwalasz, nie? No i mamy poziom na 100% zaliczony. Tak jest, mamy 100%. Mamy raz 4, 6 poziomów na 100%. Tutaj mamy 2 na nie 100%, czyli to jest razem tak 4, 8 na 11 poziomów. No niby zostało nam już tutaj kurde niedużo. Ale kurde, mam mało miejsca na dysku. No, mam mało miejsca na dysku, więc... kurde... będę musiał zrobić poważne czystki. No chyba, że w sumie przejdę tutaj to wszystko. Teraz muszę się nad tym bardzo poważnie zastanowić. No niby w sumie z jednej strony bym mógł mieć już praktycznie wszystko skończone i pokończone, ale pytanie, czy mi się chce, no bo zostaje nam tak, Zatoka Bryz, czyli Bryz Harbor, Crystal Glacier, nie, Bryz Harbor jest u góry, sorry, pomyliłem się. Więc no mógłbym w sumie, no. Chcesz, żebym pokazała ci, gdzie znajdziesz nowy talizman? Super! Zabiorę cię do portu... Kryształowe lodowce. Nie, tu jest... nie, to dobrze, tam Zatoka Bryz, czyli Bryz Harbor, a tu jest Crystal Glacier. Więc raz, dwa... Speedway i boss. Dobra! Dobra, okej, robimy speedway. Na początku speedway. Ponieważ jest tutaj mój ulubiony soundtrack i chcę się trochę wychillować. Więc... miejski szlak. Tutaj chyba będzie japońska nazwa tego poziomu. A ja się teraz na chwilę wyciszę, a wy posłuchajcie tego wspaniałego soundtracku, który tutaj będzie leciał. Boże, kocham ten soundtrack. To jest najpiękniejszy soundtrack w tej gierce. Tak, jeden z najpiękniejszych. No i to jest między innymi Mroczność Spyro 2. Po prostu dzieci są na sznurku zawiśnięte, czy tam zawisły se na sznurku, a my je po prostu zabijamy. To jest smutne. Thank you.
Ty, dwóch gołębi mi zabrakło, ja pierniczę, nie! W taki oto sposób mamy już ukończone. Nice one! Teraz możemy zrobić dodatkową misję. Taką bardzo dodatkową misję. Mianowicie musimy poszukać pewnego tego wodospadu. No to nie było trudne. Na miejskim szlaku pojawił się problem z przestępczością. Myślę, że możesz nam pomóc się z nią rozprawić. Szajka kocich złodziei wspięła się na mury budynków i dobrała się do moich funduszy wyborczych. Pomożesz mi się z tym uporać? Świetnie! Łowca zajmie się ściąganiem tych obwiesiów z murów, ale ty musisz przejąć to, co ukradli, zanim bezpowrotnie utonie w kanale. Powodzenia! Łowca czeka na ciebie na zewnątrz! No to świetnie. Więc, że tak powiem, trzeba tych wszystkich złodziejaszków kopnąć w dupala, jak to by powiedział sam Senpai Borbok TV. Musimy aż 12 skarbów przemycić. Na szczęście Hunter jest tutaj również z pomocą i Hunter nam pomoże zrobić tą misję bardzo szybko. Nie! Jeden chyba ci umknął. Wygląda na to, że chętnych na cudze mienie nigdy nie brakuje. Gotowy do kol... Świetnie! Dobra, jestem z powrotem. Przed chwilą właśnie ten, jak mogliście zauważyć, zebrałem ten skarb, którego wtedy nie zebrałem. I to już będzie wszystko. Brawo! Dałeś kanaliom porządną nauczkę. Tak, daliśmy radę. Udało się, mamy orba. I 100% w Metro Speedway. 41 orbów. Możemy stąd już wyjść. Zapomniałem wam powiedzieć o ciekawostce o Metro Speedway, więc... Są jakieś tutaj? Nie ma ciekawostek o Metro Speedway, więc... Więc dałem radę. Nie, dosłownie nie ma żadnych ciekawostek. Ale tak szczerze wam powiem, że chyba tutaj jednak faktycznie skończymy. No, przepraszam bardzo, miałem zrobić dzisiaj cały drugi świat, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale powiem wam szczerze, że troszeczkę mi się już nie chce. Tak, nie będę powiem wam autentycznie, serio, naprawdę, bez żadnych tutaj ściem. Trochę mi się nie chce, a nie chcę się zmuszać do tego. Więc sprawdźmy nasz obecny stan. 63%, ludzie, to jest bardzo dużo, my już zaczynamy w tym momencie ponad połowę gry. Dosłownie. Więc tak, 4 godziny na liczniku. A jeżeli chodzi o nagrywanie, to zaraz 3 będą, więc pozwólcie, że ja już się z wami pożegnam. A więc tak, jeżeli wam się sesja podoba i ogólnie wam się seria podoba, to dajcie znać w komentarzach, czy w sposób ciekawy jest prowadzona i czy w ogóle przyjemnie wam się ogląda. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu tegesami. A jeżeli tobie, drogi widzę, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i różne tego typu rzeczy. I powiem wam teraz tak, następna sesja prawdopodobnie już będzie ostatnią sesją. Tak, prawdopodobnie w następnej sesji już skończymy całą grę. Przejdziemy 2 ostatnie poziomy tutaj, bo świat trzeci jest jednym z krótkich, jak nie najkrótszych. Zrobimy 2 backtrackingi i już oficjalnie zakończymy Spyro 2 na kanale. Więc do następnego razu, moi drodzy, trzymajcie się, cześć i... Pa, pa!